czwartkowy wieczór w jednej z gorzowskich kręgielni odbyło się spotkanie dla gorzowskich przedsiębiorców. Organizatorem był Magistrat. To kolejna odsłona projektu Promocja Gospodarcza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Mamy śniadania biznesowe, mamy lunche, ale nigdy nie mieliśmy właśnie wieczorów biznesowych. My też dokładamy swoją cegiełkę i dorzucamy hasło inspirujące wieczory biznesowe. Wieczory, które mają na zasadzie być luźnymi, przyjemnymi spotkaniami przy kawie, herbacie, przy drobnym poczęstunku, ale też mają inspirować, dlatego specjalnie mamy dobrane prelekcje. Mamy też firmy z rynku lokalnego albo działające na nasz rynek lokalny, które gdzieś mają zamiar jeszcze podbić wartość merytoryczną tych prelekcji, które mamy. No i dodatkowo jeszcze za każdym razem będzie to inne miejsce, inspirujące miejsce, niekonwencjonalne miejsce i jeszcze dodatkowo będziemy starali się, żeby za każdym razem szła za tym rozrywka dla przedsiębiorców, żeby oni mogli się spotykać, rozmawiać, ale też przy okazji świetnie się bawić. Wzajemne poznawanie się, wzajemna wymiana kontaktów, ale też właśnie takie poznawanie się przy grze choćby sportowej, przy bowlingu pozwala na to, że buduje się wzajemne relacje, że buduje się wzajemne relacje nie tylko osobiste, ale również relacje biznesowe i miejmy nadzieję, że dzięki temu nasz biznes będzie lepiej współpracował i kooperował ze sobą. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpienia specjalisty z Kolegium Da Vinci na temat marketingu i współpracy z klientami. Swoimi doświadczeniami w tej kwestii podzielili się także gorzowscy przedsiębiorcy. Nasza dieta opiera się na takich czterech filarach marketingowych. Po pierwsze jest to świetny produkt, w który wierzymy, czyli sprzedajemy coś, co nam się podoba i z czego sami korzystamy. Druga rzecz to są świetni ludzie, których mamy i w których bardzo inwestujemy. Trzecia rzecz to jest lokalność, czyli myślimy globalnie, a działamy lokalnie tutaj na naszym terenie. Chcemy być najlepsi w Polsce, działając na terenie Gorzowa i okolic. A czwarta rzecz to jest kreatywność, czyli wszystko, co robimy, to staram się wywołać efekt wow. Czwartkowe spotkanie było pierwszym z cyklu sześciu inspirujących wieczorów biznesowych.